Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich słuchaczy jaskini słowa, tych stałych bywalców tego kanału, ale także tych, którzy może gdzieś przypadkiem pojawili się tutaj. Ten kanał, biblijny kanał to miejsce, gdzie można znaleźć wiele materiałów, wykładów, rozważań, medytacji, rekolekcji, refleksji. O księgach Pisma Świętego, o całej Biblii, o, jej, o historii powstawania Pisma Świętego, o językach biblijnych, w tym roku także o listach Świętego Pawła. Wiele jest wykładów przygotowanych po to, by po, po wysłuchaniu móc samemu zgłębiać, poznawać Pismo Święte. Chciałbym bardzo pozdrowić wszystkich słuchaczy z różnych części Polski, i, i z Koszalina, i, i, i z Mazowsza, i z Dolnego Śląska, i z Małopolski, z różnych części Polski, ale wiem, że nie tylko z Polski, bo i z Niemiec, i, i, i z Włoch. Nie wiem z jakich jeszcze krajów, nie chcę kogoś pominąć, więc jeśli mogę Was prosić, to w komentarzu pod tym nadraniem na, napiszcie, gdzie jesteście, skąd słuchacie kanału i jak to się stało, żeście się tutaj znaleźli na tym kanale. To będzie miłe dla mnie poznać trochę słuchaczy, z którymi pracuję na tym kanale. Niebawem wakacje, więc troszkę będzie mniej pewnie nagrań, ale przygotowuję cykl wakacyjny, więc, tak żeby Biblię na wakacje też ze sobą zabierać, i kanał Jaskinia Słowa może w tym pomóc. Wszystkich, którzy nie subskrybują kanału, zachęcam, by to uczynili. A tymczasem bierzemy się do pracy. Przed nami niedziela Trójcy Świętej. Bardzo ważny dzień w Kościele. Zawsze w pierwszą niedzielę po. Zesłaniu Ducha Świętego w niedzielę przed Bożym Ciałem, niedziela już okresu zwykłego, niedziela poświęcona trójcy tajemnicy Boga, jednego, jedynego Boga, który objawia się człowiekowi jako kochający, troskliwy ojciec, jako brat, jako ten, który nas rozumie, który przyjął na siebie nasze cierpienie, który wchodzi w naszą ludzką kondycję. Boga, który jest jedyny, ale przychodzi do nas w swojej miłości, w swoim pokoju, ze swoją nadzieją. Wtedy doświadczamy tej obecności ducha świętego, który ożywia, ożywia wszystko, uświęca, sprawia, że możemy razem gromadzić się, że możemy żyć. Żyć pełnią wiary, żyć głębią ducha. Pierwsze czytanie to fragment z księgi Powtórzonego Prawa rozdział 4, wersety od 32 do 34 i potem od 39 do 40. Warto zrozumieć całą księgę. Otóż księga powtórzonego prawa, jak sama nazwa nam mówi, powtórzenie prawa, to znaczy jakieś przypomnienie tego, co już było wcześniej powiedziane w pięciorsięgu. Powtórzenie, przypomnienie tego prawa, jaki otrzymał Izrael na pustyni, na górze Synaj. Hebrajska nazwa tej księgi, Devarim, pochodzi od pierwszych słów księgi, no to znaczy słowa dosłownie. I to pokazuje też prawdę o tym, czym ta księga jest. Tak naprawdę ona zawiera cztery długie przemówienia, nazywamy mowy Mojżesza, które są niejako testamentem Mojżesza, mową pożegnalną Mojżesza, który żegna się ze swoim ludem, który odchodzi, umiera na górze niebo, a Izrael jest w przededniu wejścia do ziemi obiecanej. Oto 40 lat wędrówki się kończy i czas przypomnieć sobie to, co się stało w tej podróży. W tej podróży, w tej wędrówce, w tej pielgrzymce narodu wybranego. Zapytaj dawnych czasów. Przypomnij sobie, całe dzieje od momentu, gdy Bóg stworzył człowieka. Przyjrzyj się całej historii świata i zobacz, w jak w wielu przestrzeniach widać, że Bóg troszczy się o człowieka, że Bóg o niego walczy, że Bóg go szuka, że Bóg ocala człowieka. Przypomnijmy sobie historię Księgi Rodzaju, wierności Boga. I człowieka w ogrodzie Eden, ale później niewierności, grzechu Adama i Ewy, grzechu Kaina i Abla, grzechu synów Noego, grzechu czy odstępstwa sąsiadów Noego. I potem różnych innych niewierności, w których, w których Pan Bóg mówi: A ja jestem wierny, a ja przychodzę, by ratować. Gdy Adam i Ewa grzeszą, Bóg ich ratuje. Gdy Wieża Babel się pojawia, Bóg troszczy się o człowieka. Gdy Abraham wychodzi, to Bóg mu obiecuje, że Twoje potomstwo będzie liczne, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na, na ziemi, na, pu na pustyni czy na plaży. Zobaczcie, że te wszystkie przymierza, które Bóg zawiera z Adamem i Ewą, z Noem, z Abrahamem, z Mojżeszem, to są wszystko wyrazy wierności Boga czy szukania ratunku, podawania ręki człowiekowi, który ginie. Który ginie uwikłany w swoje słabości, w swoje ciemności, w swój grzech. Ostatecznie tym przymierzem będzie krew Chrystusa, będzie przyż Chrystusa. Zobacz, ile Bóg robi w historii świata, tej ogromnej historii, by ratować człowieka, ale myślę, że więcej nie patrz na całą historię, na wszystkie gwiazdy, na stworzenie zobacz na siebie że w Twojej historii życia Bóg także działa. I gdy przyjrzysz się wydarzeniom, o których może wiele lat temu powiedziałbyś yy, fatalne nie wiem, ja co, co, co z tym zrobić to już jest ściana dalej się iść nie da. A dzisiaj z perspektywy możesz zobaczyć, że to było trudne doświadczenie. Ale Bóg mnie przez to prowadził i dzisiaj ono jest dla mnie ubogaceniem. Ono dzisiaj powoduje, że jestem tym, kim jestem dzięki tym doświadczeniom. Bóg mnie kształtował nie tylko przez radości, przez głaskanie mnie po głowie. Czasem to szlifowanie jest bolesne. Ale Bóg tak kształtuje nas, byśmy byli pięknymi perłami, żebyśmy byli rzeczywiście najpiękniejszą wersją, prawdziwą wersją siebie. Poznaj dzisiaj. I rozważ w swoim sercu, że Pan jest Bogiem. Rozważ w swoim sercu, uznaj prawdziwie w sercu, że, że Bóg jest naprawdę Panem, że On jest rządzącym Twoim życiem. To, to jest znaczenie słowa Pan, rządzący. Czy możesz powiedzieć, że Bóg jest dzisiaj Panem, że Bóg rządzi Tobą, Twoimi decyzjami, Twoją codziennością, Twoim, twoim całym życiem? Dlaczego? Aby dobrze Ci się wiodło byś przedłużył swe życie na ziemi, którą Pan Bóg ci daje. Strzeż do prawa, strzeż do nakazów, bądź blisko Boga. To mówi umierający Mojżesz swojemu ludowi, który prowadził przez pustynię, ale to mówi dzisiaj nam Pan Bóg. Strzeż mojego prawa, bądź blisko mnie, uznaj, że jestem twoim władcą, że jestem twoim Panem. O tym też w przypominaniu wydarzeń minionych mówi nam Psalm, Psalm 33, tutaj kilka wersetów. Pierwszy, drugi, potem czwarty, piąty, i potem osiemnasty, dziewiętnasty. Kilka wersetów. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Szczęśliwy naród. Szczęśliwy człowiek, którego Pan Bóg otacza opieką. Co znowu, przypomnienie wydarzeń z przeszłości. Przez Pana powstały niebiosa, wszystkie gwiazdy. Bóg przemówił, i wszystko się stało. Jego słowo jest potężne, jego słowo jest mocą, słowo jest, pa, jest prawe. To znaczy, gdy Bóg mówi, to to się dzieje. Niech się stanie światłość, staje się światłość, niech się stanie człowiek, niech się stanie Twoje serce, niech się staje Twoje życie, Twoja historia. to się staje. Słowo Pana jest potężne. Warto zgłębiać to słowo, poznawać Jego moc. Bo On jest naszą pomocą i tarczą. I w Tobie pokładamy nadzieję. Panie, Władco. W Tobie pokładam nadzieję. Bardzo konkretne pytanie: czy potrafię modlić się tymi słowami, jako swoimi słowami, jako słowami, które płyną z mojego serca? Drugie czytanie to, to znowu Święty Paweł, list do Rzymian, rozdział 8, wersety od 14 do 17. To opowieść o, o Duchu Świętym. Ważne, niektórzy mówią, że Paweł mało mówi o Duchu, Paweł mówi bardzo poważnie o Duchu Świętym. Paweł rozumie Ducha Świętego jako relację, która łączy Ojca i Syna. To posłuszeństwo, to miłość, to zasłuchanie, to odwaga, to gotowość do pójścia za Jego głosem tym jest Duch Święty. Często na obrazach mistrzów gotyckich, mistrzów później renesansowych, widać Ojca, Boga Ojca. Obok czy poniżej Ojca trzymającego krzyż umarłego syna, a pomiędzy ustami Ojca a ustami Syna jest czasem ledwie widoczny gołąbek z Ducha Świętego. To jest relacja, która łączy Ojca i Syna. Ten motyw w malarstwie, na, w malarstwie nazywa się tron łaski. To tron łaski. Obraz tej więzi, tej relacji. Ta relacja sprawia, że syn może mówić do ojca, ojcze. Ale zobaczcie, Paweł mówi, że my mamy w sobie tego ducha. Mamy w sobie ducha Jezusa Chrystusa. Duch święty to jest obecność Jezusa Chrystusa w nas i, i wokół nas, pośród nas. Jeśli Jezus może mówić do Boga, ojcze, to dzięki duchowi świętemu my także możemy mówić do Boga, ojcze. Abba, tato. My tak możemy mówić do Boga. I to nie jest tylko honorowy tytuł. Ale faktyczny, tak samo jak Jezus patrzy na Boga i mówi Ojcze, tak my możemy patrząc na Boga mówić Ojcze, i w Bogu widzieć swojego Ojca, równie uprawnienie, jak to robił Jezus Chrystus. Sam Duch wspiera nas, że jesteśmy dziećmi bożymi. Dziećmi i dziedzicami, spadkobiercami w tym znaczeniu bardzo prawnym: jeśli umiera ojciec, to dzieci dziedziczą po Ojcu. Tak jesteśmy włączeni w rodzinę Jezusa jesteśmy dziedzicami. I też w tym dziedzictwie mamy naśladować Jezusa, także w Jego cierpieniu. Jeśli z Nim cierpimy, wspólnie z Nim, to po to, by z Nim również mieć udział w chwale. Jeśli On jest wzięty do nieba, to pokazuje dla nas miejsce. Jeśli Bóg mówi o, o Jezusie, mój Synu, umiłowany, Ciebie wybrałem, Ciebie umiłowałem, to mówi na Jordanem, to mówi na Górze Tabor, to mówi tak i o nas. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Ojca. Dzieje się tak dzięki Duchowi Świętemu, który nas prowadzi, który nas ożywia, który umożliwia naszą relację z Bogiem. Ewangelia to końcówka Ewangelii Świętego Mateusza, 28 rozdział, wersety od 16 do, do 20. Jezus żegna się z uczniami, wstępuje do nieba, na górze, no tutaj góra w Galilei, w niebowstąpienie w Ewangelii Łukasza opisane jest na górze oliwnej, w Jerozolimie. Jezus podchodzi do nich i mówi tymi słowami. Dana jest mi wszelka władza. Znowu, on jest władcą, on jest panem. Idźcie i nauczajcie narody. Dosłownie, tu jest greckie słowo, czyńcie uczniami. Idąc, czyńcie uczniami wszystkie narody. Sprawiajcie, że wszystkie narody, bez wyjątku, każdy naród będzie, może stać się i niech się stanie, uczniem Chrystusa. Czyńcie uczniów. Stwarzajcie w ludziach uczniostwo, sprawiajcie, zapalajcie w uczniach pragnienie, w narodach zapalajcie pragnienie. Kiedy się stajemy uczniem? Kiedy widzimy nauczyciela, kiedy widzimy mistrza, kiedy stajemy się uczniem, kiedy rozumiemy, że musimy się jeszcze nauczyć, że chcemy się uczyć, że chcemy naśladować. Nie może zapalać ktoś, kto sam nie płonie. Niektórzy tak mówią. Coś w tym jest. Kiedy mamy wspaniałych nauczycieli, kiedy widzimy, że oni zapalają uczniów, że pani od fizyki, od chemii, że pan od polskiego, że od historii, że, że mogą tak Przekazywać tą wiedzę, że uczeń myśli, mama, mija. Ja też tak chcę, ja też chcę być takim dobrym, ja chcę jeszcze poznawać. I lubimy takie przedmioty, lubimy takich nauczycieli, którzy nas zapalają, którzy obudzą w nas pasję. Do tego stopnia, że potem startujemy w olimpiadach, konkursach, idziemy na studia, bo mieliśmy w życiu takiego nauczyciela, który nas czymś zapalił. I może warto tak patrzeć, że do takiego bycia nauczycielem posyła mnie Jezus, żebym czynił uczniów. A czynić możemy tylko przez swój przykład. Przez swoje płonięcie możemy zapalać innych. Idźcie i udzielajcie chrztu w imię Ojca, I Syna i Ducha Świętego. Ale nie idźcie sami. Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I może te słowa szczególnie mocno trzeba dzisiaj podkreślić. Mówiłem o tym też, komentując Ewangelię Zesłania Ducha Świętego. Duch Święty jest obecnością zmartwychwstałego Chrystusa. Tak samo jak obecna jest koło mnie bliska mi osoba, przyjaciel, który przyjeżdża, znajomy, mąż, żona. Jest obecny obok. Czuję Jego bliskość, mogę go przytulić, mogę go zobaczyć, mogę z nim rozmawiać, mogę go dotknąć. Tak też jest z Jezusem. On chce być blisko. Przez ducha świętego jest obecny przy nas i jest z nami do końca świata. Co by się nie wydarzyło, to zawsze On jest przy nas. Nawet jeśli my się oddalamy, nawet jeśli my gdzieś tam odchodzimy w niewierność, w jakieś swoje drogi, On jest przy nas. To niezwykłe. Czasem tego potrzebujemy, żeby ktoś usiadł po nas. Może nic nie mówić, ale objął nas serdecznie, położył nam rękę na ramieniu i powiedział: Ja jestem. Pamiętacie, gdy byliście mali? Coś się wydarzyło, nie wiem, jakiś koszmar, bolał nas brzuch, w środku nocy płaczaliśmy, bo ciemno, bo, bo boli, bo coś nam się przyśniło. Pł płaczemy, płaczemy, i przychodzi mama, przychodzi tata, zapala lampkę, siada koło nas i mówi: Już dobrze, jestem. A może czasem czuwa ktoś przy naszym łóżku, bo jesteśmy chorzy. I przebudzimy się tacy niepewni i patrzymy, że on jest. Nie musi nic mówić. Ale jesteśmy spokojni, bo wiemy, że jest. Jezus dzisiaj pokazuje nam siebie w ten sposób. Ja, ja jestem. Nie przejmuj się. Nie smuć. Nie martw. Nie płacz. Ja jestem. O nic się nie martw. Ja jestem. Ja jestem przez wszystkie dni, zawsze z Tobą. Dzięki Duchowi Świętemu, w miłości Ojca i Syna. To jest tajemnica Trójcy Świętej. Trójcy, która potrzebuje czwartego. Trójcy, która potrzebuje każdego z nas, by zamknąć tą pełnię, ten krąg miłości. Trochę pokazuje to Rublow na ikonie Trójcy Świętej. Siedzi ojciec, syn i duch, a to czwarte miejsce przy tym stole jest wolne. Jest zaproszeniem dla każdego z nas, by się przysiąść i w ten sposób zamknąć ten geometryczny krąg, naszkicowany na ikonie Trójcy Świętej. To jest zaproszenie. Dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsza Niedziela jest takim zaproszeniem dla nas, byśmy w tajemnicę Trójcy Świętej wchodzili. Niekoniecznie rozważając, jak to znaczy, jakie są zależności, ojciec, syn, duch. To jest jedność. Bóg jest jeden i na różne sposoby próbuje pokazać, jak chce być blisko nas. Próbujmy i my pokazać, nie tyle pokazać, po prostu być blisko Niego. Dobrej Niedzieli wszystkim. Szczęść Boże.